Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja mam kilka pytań i one nawet nie będą dotyczyć konkretnie ustawy, ale samej inwestycji. Jeżeli pan minister będzie łaskawy nam wyjaśnić, opowiedzieć, jak wygląda w rzeczywistości współpraca między CPK a portem Incheon w Korei, co dzięki temu zyskujemy, ile w ogóle kosztuje to ta współpraca. Drugie pytanie. Już teraz przewoźnicy samorządowi mają problem z pozyskaniem maszynistów. Jak spółka przygotowuje się na okoliczność braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry? Pierwsze pociągi co prawda mają odjechać dopiero w 2028 roku, ale teraz już trzeba myśleć o kwestii pracowników. Trzecie pytanie. Czy projekt CPK dopuszcza w swoim zakresie rozszerzenie o zadanie, jakim będzie pozyskanie taboru do obsługi linii? Czy może będzie to zadanie, które będzie powierzone przewoźnikom regionalnym i dalekobieżnym? Czwarte pytanie. Jak będzie wyglądała siatka połączeń kolejowych? Jak będzie wyglądał rozkład? Trzeba skończyć z podejściem. Pomyślimy o tym, jak zbudujemy infrastrukturę. I ostatnie pytanie. Bardzo ważne. Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji kolejowych w różnych miejscach spotykają się z bardzo negatywnym odbiorem. Wielu z Państwa już o tym mówiło. I widać, że ta dotychczasowa strategia spółki zupełnie się nie sprawdza. Jakie działania chcecie Państwo podjąć, by to zaufanie budować? Dziękuję. Dziękuję serdecznie.